Dwa gryzy i od razu się przeniosłem mentalnie do Miami, do El Rey de las Fritas. Total sztos, weszło jak złoto. Siemka, dużo roboty, tyle mogę podsumować, nie wiem w co ręce włożyć. Mamy remont studia kuchennego, które niedługo będzie gotowe do nagrywania odcinków z widzami oraz takich normalnych. Po prostu przenoszę się z domu do studia, żeby już było bardziej profesjonalnie, żeby było więcej kontentu i tak dalej. Kolejna rzecz, dużo wyjazdów, przez co naprawdę, choć uwielbiam robić kontent dla Was, nie mam po prostu czasu, dlatego te odcinki staram się, żeby wpadały co tydzień, ale są momenty, w których jest naprawdę źle, w sensie pod kątem czasu. I w tym tygodniu było tak, że bardzo mi zależało, żeby na weekend wyleciał odcinek, dlatego dzisiejszy odcinek będzie troszkę tak, można powiedzieć, na szybko, dlatego żeby jednak utrzymać tą ciągłość, zależy mi na tym, żeby cały czas, co tydzień regularnie odcinki wlatywały. Kolejna informacja ważna, już Fox gotuje, powrócił do sklepu, możecie go w tym momencie sobie już zamawiać. W końcu. O tym dzisiejszy odcinek, żeby nie przeciągać, a to jest w ogóle woda o smaku margarity, jak coś w half price kosztuje 10 zł, także drogo, ale warto. Kubańczyk versus Amerykanin. Taki troszeczkę clickbaitowy tytuł, ze względu na to, że zrobimy sobie dzisiaj dwa burgery, jeden pochodzący z Kuby, ale zamerykanizowany, drugi pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, czyli Cuban Frita na wypasie wersja oraz Juicy Lucy. Juicy Lucy omawiałem tylko w jednym odcinku w ramach burgerów na samym początku kanału. Dosłownie tylko był pokazany tam przez... Nawet nie wiem, czy był w ogóle ten odcinek w odcinku, szczerze mówiąc. Może nawet to był short. A jeśli chodzi o Cuban Frita, jest o tym odcinek. Robiłem go też na początku kanału, gdzieś około 22 roku, gdzieś tam wiosną albo latem. Jednak teraz byłem w Miami, w El Rey de las Fritas, gdzie są najbardziej popularne te Cuban Frity na świecie i chyba najlepiej zrobione. Tam zamówiłem taką propozycję, która się nazywa wersja Supreme. I to było właśnie kotlet, były te fryteczki drobne, był ten sosik i było coś jeszcze dodatkowo, czyli plantany smażone oraz jajko sadzone i ser grillowy usmażony. Więc to sobie dzisiaj takiego potwora zrobimy, ale zaczynamy od Juicy Lucy, czyli tego tutaj z serem w środku. Dla niektórych pewnie się kojarzy nazwa inaczej, ale tutaj oczywiście chodzi o burgera, także zaczynamy od Juicy Lucy. Jedziemy. Do burgera Juicy Lucy oczywiście bułki burgerowe. Akurat testuję dzisiaj to, co pisałem na Instagramie. Bułki z Oshon. Takie burgerowe wyglądają, no tak niejakoś niepozornie, ale zobaczymy. Nie chcę ich skreślać. Zostawiłem je w worku na noc i one się fajnie dzięki temu zrobiły miękkie. Nie są takie, wiecie, suche. Lekko czerstwawe się robią, już wiadomo, bo doba minęła, ale myślę, że przy tostowaniu powinno być fajnie. Także zobaczymy. Kwestia mięsa. Wiadomo, burgerowa mieszanka i teraz robimy tak, że robimy dwa kotlety, stosunkowo cienkie. Takie nie za grube, bo patrzę na tą wielkość bułki. Można sobie pomóc rantem, a można zrobić to od ręki. Ja dzisiaj to polecę od ręki, żeby nie było za dużo zabawy. Także formujemy sobie kotleciora. Teraz bierzemy ser American Cheese, topiony. Akurat tu mam te takie mlekowite, wiecie, pomrożone sobie wcześniej. I układam sobie, jak widzicie, taką kubkę na środku. Chodzi o to, żeby było tego, żeby ten ser się wytopił. Kotlet przykryty, bo teraz z góry nakrywamy go drugą częścią. Juicy Lucy to ogólnie jest taki burger, który wymaga trochę cierpliwości, bo nie zawsze wyjdzie, czasem się ten ser wyleje. Więc nie frustrujcie się, jak Wam nie wyjdzie za pierwszym razem. Tu jest jedynie mega ważne, o czym trzeba pamiętać zawsze, żeby jak przykrywacie, żeby bardzo dokładnie to łączenie tego kotleta było naprawdę dokładnie zrobione, żeby Wam ten ser tędy nie uciekał. Proces smażenia tego kotleta jest mega, mega prosty. Wrzucamy na ruszt albo na flat topa, smażymy na dość wolnym ogniu, jakieś 3-4 minuty, odwracamy delikatnie i po odwróceniu od razu nakłuwamy górę kotleta, żeby bara miała gdzie uciekać, żeby nie pękło gdzieś indziej. Po odwróceniu kolejna strona, tak możecie delikatnie odwracać kilka razy, żeby się dopiekło na pewno. I tyle, no i wypatrzycie na stopień wysmażenia. Ten ser może trochę komplikować, więc tak 3 minuty na stronę, 4, zależy od ognia, powinno być ok. Sól i pieprz do tego. Sosiwo ultra proste, mayo, ketchup, trochę musztardzie dla odmiany zamiast ostrości klasycznej dam trochę chipotle. Będzie tak bardziej dymnie. Bułki oczywiście stosuję na maśle, a potem jeszcze uparuję na kotlecie, kiedy będzie dochodził. Do tego trochę pikli, sosik, wkładamy całość. No to przekrójmy i zobaczmy. Proszę bardzo, Juicy Lucy, czyli najbrzydszy, ale najsmaczniejszy burger. Jako że drugi burger już czeka na zrobienie, to nie będę przeciągał. Jeszcze raz przypominam, jak to wygląda. Buła miękka, jak widzicie, czyli to nie jest brioszka, ta bułka zaoszona, ale trochę mi już to wystygło, dlatego to się tak zastygło. To nie jest brioszka, ale jest, zobaczcie, jest bardzo miękka. Co tu dużo powiedzieć, złoto samo w sobie. To nie jest klasyczny burger, forma podania jest ciekawa. Oczywiście to się rozlewa, jak widzicie, rozpierdziela. W twardszej, grubszej bułce, troszkę wyższym kotlecie mogłoby być bardziej stabilnie, także polecam tak zrobić. A my przechodzimy do Cuban Frity.
Szybki plan na Kuban Frite w wersji Supreme, czyli będzie mięso w pikantnej marynacie, do niej sos, potem będą bułki przygotowane, ale nie będziemy ich tostować, do tego grillowany ser halloumi oraz frytki takie mega drobne i plantan smażony. Frytki razem z plantanem smażymy naraz, więc to będzie na początku, zaczniemy sobie od tego. Jeśli chodzi o ser, to użyłem po prostu halloumi zwykłego z marketu, ale wiem, że w Oshonie macie te sery tak zwane do grillowania, jakieś tam tańsze niż oryginalne halloumi, więc polecam sobie takie kupić. To normalnie wrzucamy na flat topa razem z burgerem, obok się będzie smażyło. Trochę oleju do garnka i nagrzewamy i robimy fryty. Pewnie kroją na jakiejś mega drobnej tarce, ja po prostu zrobię cieniutkie plasterki i pokroję je później. Można to też robić na tarce, wychodzi taki bardziej, kiedyś to nazwałem chrust. Takie frytki to jednak trochę, żeby tekstury miały, nie? Oczywiście im będą równiejsze, im się lepiej dosmażą, żebyście nie zrobili, że jedna mega gruba, druga mega cienka, bo będą niedopieczone. Przecież jak tak patrzyłem, jak oni tam to robili, oni mieli taki wielki, ogromny gar z olejem i na pałę wrzucali, w ogóle nie mierzyli czasu, więc skoro oni się nie przejmują, to czemu my się mamy przejmować i robić to idealnie. Także może w tym całym mygrze, żeby to było takie nieperfekcyjne, tylko takie właśnie, wiecie, domowe bardziej. Szybkie przepłukanie wodą i gotowe do smażenia. Jeśli chodzi o plantana, da się kupić, to jest kupiony plantan w Oshonie. Jak najprościej to opisując, plantan to jest po prostu banan pastewny, taki bardziej, wiecie, twardszy, idealny właśnie do smażenia. Jak nie macie takiego plantana dostępnego, a chcielibyście to zrobić, to znajdźcie banany, które są w takim stanie, takie bardzo zielone. One będą twardsze i też się fajnie usmażą. Tutaj, jak widzicie, on jest mega twardy, nawet się go źle obiera. Tutaj żadnej filozofii nie ma, po prostu pokroimy go w takie podłużne plastry i usmażymy tak jak frytki w oleju, po prostu na chrupko. Znaczy na chrupko, na lekko, no tak na brązowo, po prostu na złocisto. W kwestii tych plantanów, trochę się źle wypowiedziałem na filmie. Zdecydowanie lepsze są, jak są dojrzałe, oczywiście, mega miękkie. Ono w ogóle, jakby opisać smak smażonego plantana, to jest taki kwaskowy banan, bardzo fajny. Materiał nagrywałem trochę w pośpiechu, więc użyłem zielonego plantana, który też jest ok, ale z niego bardziej wychodzą takie chipsy. Też było spoko, ale wydaje mi się, że nie bez powodu oni używają takich dojrzałych, bo są bardziej miękkie, lepiej się po prostu to komponuje, więc zdecydowanie radzę zaczekać. Plantany są właśnie bardzo popularne na Karaibach, na Kubie, na Dominikanie, w Meksyku. U nas to jednak jest bardzo niszowy produkt, że tak powiem, i bardzo rzadko go widać. A w markecie w Stanach, gdziekolwiek pójdziesz, praktycznie wszędzie leży. Zaczynają się robić brązowe, więc wyciągam. Jak smażycie zwykłe banany, to pójdą szybciej, bo one są miękkie z natury. Jak smażycie plantany, to one potrzebują troszkę więcej. Zielony plantan, czyli tak jakiego ja mam, taki bardziej niedojrzały, smaży się bardziej na chips. On jest jak bardziej jak frytka bananowa niż jak taki banan. Jeśli chodzi o buły do Kuban Frity, oni używają takiego kubańskiego pieczywa białego. Robiłem o tym odcinek, więc w odcinku o Kuban Frycie, tej oryginalnej, podlinkuję wam, tam macie przepis na te bułki. Ja dzisiaj polecę na zwykłej, takiej poznańskiej a la kajzerce, która będzie przypominała mi najbardziej to, co oni tam używają. Bułka burgerowa raczej tu nie pasuje, bardziej jednak takie zwykłe pieczywo białe, jak mamy u nas. I nie będziemy tego tostować, tylko podgrzejemy sobie na kotlecie. Jeśli chodzi o miks przyprawowy do mięsa, dzieli się go na dwa etapy. Najpierw się marynuje jakby mięso, a drugie to jest taka buteleczka z sosem, którym się polewa podczas smażenia. Oba przepisy macie w opisie, w linku do odcinka oryginalnego Kuban Frita. I w ogóle cały przepis jest w książce Folks vs. Gotowanie. Jeżeli masz książkę, to tam jest wszystko pięknie opisane. Mięso wymieszane, wrzucam na flat topa, z odrobiną oleju smażę, dociskam, dodaję sos, odwracam, podgrzewam plantany przy okazji na oleju i smażę ser po prostu na chrupko z dwóch stron. Jeszcze jako finish idzie jajko sadzone, które też tutaj smażę. Zatem po kolei buła uparowana lekko na kotlecie, kotlet, do tego plantany, do tego smażony ser, do tego fryty, do tego jajko sadzone. I proszę bardzo, Kuban Frita Supreme. No to co? Spróbujmy tego wariata. Zobaczcie, jak się rozlał z Kubany. Kurde, dwa gryzy i od razu się przeniosłem mentalnie do Miami, do El Rey de las Fritas, gdzie to właśnie przygotowują. Total sztos weszło jak złoto. Także tutaj nie będę się rozgadywał, musicie spróbować. Bardzo słone, bardzo intensywne w smaku, fryty się przebijają w ogóle. Plantan się zrobił miękki, jajko, halloumi siadło pięknie. Kotlety super, muszę to po prostu dokończyć, zanim wystygnie. Także żegnam się z wami na dzisiaj tyle. Zostawcie subłapkę w górę. Tradycyjnie przypominam o książeczce Fox vs. Gotowanie i przypominam, że nóż Adi Fox już jest z powrotem na sklepie. Do zobaczyska. Siemanko.